Witam w drugiej części naszej mini kooperacji z gry Team Fortress 2. Siema tu Low. Siema, tutaj SDX. Dzisiaj mam zamiar przedstawić wam współpracę żołnierza z inżynierem, która będzie opierała się głównie na tym, że ja będę stawiał swoje zabawki, a Low jako żołnierz będzie próbował mnie ochronić. No i w zasadzie również twoje te dispensery oraz działka. No tam spaje mają łatwo, bardzo łatwo je zniszczyć z tymi swoimi saperami, no nie? No oni podchodzą z... no właśnie, z tymi saperami. Nie, to się tak nazywa? Saper? No to jest saper. Podchodzi tylko kliknie raz i koniec. Nawet jak jest przebrany, co nie? No ja się z spaju nigdy nie specjalizowałem, nigdy nie umiałem tym grać. Dość trudnawy. To ogarnij te działka, to tutaj zaczniemy już tak, o, wiesz. O, mi zniszczyli. Ogarnij pierw dispenser, żeby stanąć spokojnie w jakimś kącie. No stawiam dispenser. Nie no, dispenser, wiesz, mówię tylko tak. Informacyjnie, nie oskarżam cię, że tego nie robisz. No na początku trzeba postawić zawsze dispenser, żeby później nie latać do tego. No mieć te zapasy na tworzenie następnych urządzeń, działek, cokolwiek. Najpierw postawię sobie tutaj w jakimś zagrodzonym miejscu, a później będziemy je przenosić dalej, nie? Bo tak to jak zacznę gdzieś stawiać na jakimś otwartym ogniu, no to nic z tego nie będzie. No. A ty gdzie jesteś? A biję się w jakimś szczerym polu. Dzisiaj właśnie pierwszy raz zaczniemy taką opcję, że SDX również nagrywa, potem prześli mi swój stream, a ja tu skleję w renderze, żeby widać było, co on też tam wyprawia. No bo tak to troszkę mogę być nudno, patrząc cały czas na żołnierza, nie? Tym bardziej, że jest to gra multiplayer, co nie? A nie, wiesz, dzieje się więcej niż tylko przed u mnie, na moim ekranie. No, to coś takiego jak ty w portalu dwójce, nie? Że będziemy obaj na ekranie. Tylko, że w portalu to zbudowane w grze, co nie? No, tak. W jakimś tam w dolnym rogu. Dobra, dispenser mam zbudowany. Czas na jakieś działko. Tylko muszę się gdzieś, kurde, przestawić. Bardzo wolno się to ładuje, te zasoby dla mnie. Sekunda, to mówię, bo tam gadałem z siostrą. No, ciekawie. Znaczy nie gadałem, słuchałem co mówi. Ale wiesz jak to jest z podwójnym gadaniem, jak to do ciebie gada. Ta amatorka. I kurde, bo tam widzę, że grubas. O, grubas leci, muszę stawiać działko. Dobra, możesz teraz przyjść i tutaj już mnie powoli zacząć osłaniać. A przed kim, kolego? Powiedz mi przed kim. No jeszcze ty rozstawię i zaraz lecimy. I tak na stać, open tak? Fire. Popatrz, tak. Dobra, idź, dobra, idź. Pozwalam. Fajny ma opcję tym, Pyro. Mogę ci naprawić twoje działka, wiesz o tym? Tak? Nie wiedziałem. No, jest taki młotek do naprawiania. Tylko wyłącznie naprawia z tych saperków. Nie, że wiesz, że upgrade'uje, no nie? Miałem kiedyś ten młotek, właśnie nie zastanawiałem się za bardzo nad tym, po co on jest. Mhm. No, sporo tych takich różnych itemów jest bardzo takich różnorodnych, co nie? W tej grze. Tak nie podejrzewałbyś, że może na przykład... A tu są... W ogóle jak się dziwię, na początku jak grałem snajperem, że można takie coś jak łuk mieć. Ale świetnie jest ten łuk, co nie? No, ja tam wolę z łuku walić niż z tego. Niż ze snajperki, no chyba, że z tej jakiejś pomarańczowej. Wiesz, jakiś spider się wybiegł, ale nie pozwoliłem mu na to, pamiętaj. No, ty dodajesz radę, widzę. Dobra. Ale jesteś w takim polu, że nic tutaj nie zaszkodzi. Już się zaraz popatrz, ustawiamy. W tym rogu tutaj można, chodź tutaj. Tutaj, odzie stoi, widzisz? Ej, czekaj, bo coś strzela do mnie. No i dobrze. Spy mnie zabił. Już idę. Dispenser leży. Znaczy dispenser, nie, działko. Wszystko stoi. Leży. Aj. Bo saper był na nim. Włączyłeś stoper? Nie włączyłem. Tak czułem. Ale czajnik dostałem rakietę. Także moja ten... Mój screen... Stream nie będzie jakieś ciekawe, nie? Przez stawianie tych działek tylko. No, znaczy jak wiesz, jak już zaczniemy w akcję wejdziemy, jakby już bliżej z tymi działkami. Bo ty pewnie musisz jeszcze wylewelować na maksa, co nie? Mogę portal postawić w sumie. Ej, bo tutaj rzucają demo. Widzę. A, już gruby i... Masakra będzie. Tam jeszcze snajperki. Nie walą w ciebie? Walą, cały czas pada działko. Postaram się to ogarnąć. Ojej, padnę. Aj, może nie. Jakby ktoś jeszcze z teamu nam pomógł, a nie, że tutaj będziemy we dwóch. No jest ich 12, ale nie wiem gdzie oni są. Przecież tutaj jest wózek, ale widzę wokół nas, nie wiem, tak z 5 osób. Może coś tam robią. No nie wiem, no kurde, demo tutaj, nie, rozdupca, nie ma opcji. Co ci zniszczył?
Nie, stoi, ale już na reszce 10%. Ale w łeb dostałem. Cofnę na razie to trochę. Póki tutaj nie zrobi się więcej osób. Kto tam jest? Dobra, mogę trochę wyjść. Uważaj, polecę CPK, z zasobnikiem. Snajpera uważaj. Snajper tam stoi? Tak, tak, tak. Dobra, lecę tam na dół z tym... No nie mogę, gruby. No, dispenserem. Słabo. Mi się zdaje, że nie wygramy tego. Zostało prawie minuta, niecałe dwie minuty znaczy. A my nawet nie dotarliśmy do trzeciego... Działko mi się pali, pali się i leży. Leży działko, nic nie da się tu zrobić. No i panika. Dałem radę. Znaczy tak przydaje się ten dyspenser, tak podejdą do niego, wiesz, uzdrowią się ludzie, zbiorą jakieś amunicje. Co do komentarzy też, nie? Że... Bo tam sporo komentarzy ostatnio dostaliśmy. Według nawet wyświetleń i widzę, co nawet sporo w ostatnich filmikach, nie? No. To dużo pokazuje się też takich, że nie ogarniamy żadnego tematu. Także przemyśleliśmy na ten odcinek jakiś temat. Właśnie, Lu wymyśli, ej no leżę, daj spokój. Co jest tam? Kto tym razem? Nic, po prostu leżę. Ale dispenser leży, nie? Pewnie leży. Nie, stoi, ale no, leży. Masakra. Postawić działko samo. To chodź, może wiesz gdzie? Chodź ze mną. Czekaj, postawię tylko działko i idę po zasoby. Gdzie ty stoisz, chłopie? To jest snajper, nie wiem. No taki już na pewnej desperacji. Co do rozwinięcia poprzedniego tematu, o którym jak zwykle zapomniałeś. Ja skądże? Przed chwilą, kurde, znowu leżę, no bitch please. Nie, denerwuje mnie coś ta klasa inżynier. No jakbyśmy ogarnęli tak fajnie, to już by było lepiej. Oj, może na tej mapie też jest ciężko. Jako na pewno jako atakujący to wiesz, działko to całkowicie tyle nie daje, co byś wiesz, broniący, no nie? Idzie grubas, kurde. Wiesz, bo broniący ustawisz sobie w jakimś miejscu te swoje działko dispenser. Masz wyrąbane na to, więc przegraliśmy. O, dostałem teraz teraz będziemy bronić ogólnie, co nie? To myślę, że będzie dużo łatwiej. Sromotną klęskę mówi na tym spiku. No okej, wracamy po zmianie mapy. Jest to no mapa... właśnie zmianie mapy, ja mówiłem, bo mówiłeś przed chwilą, że będziemy teraz bronić na tamtej mapie, nie? Ale myślałem, że to jest czas do końca rundy, a nie do końca mapy, co nie? Ale tak. Ja w ogóle nie ogarniam tej mapy i nie wiem, czy tutaj się spiszę jako inżynier, czy będzie taka lamioza jak w poprzedniej mapie. To jest mapa granary, nie wiem jak to przeczytać po angielsku. Punkty kontrolne, czyli musimy wbijać się na pewne punkty i wiesz, stać na nich, przejmować. Czy myślisz, że jak z daleka staniesz na przykład takiego trzeciego punktu, to będzie spoko z tymi swoimi działkami? Ja na razie szukam jakiegoś ruchu tutaj, a ja sam. Myślę, gdzie postawić cokolwiek. Tutaj może postawię na razie zasobnik. No zgodnie z tym, na co zwracaliście na uwagę, czyli zwracaliście, czyli omawianie pewnych tematów w trakcie nagrywania, a nie tylko komentowanie gry, mamy dzisiaj zamiar omówić to, jak zaczynaliśmy naszą przygodę z grami. No, Lu tam pewnie opowie wam jakąś żenującą historyjkę. Nie no, u mnie to było tak, że wiesz, że ojciec tam bardzo zaciekawiony Commodore 64. Dość dawno temu to było, jakoś 10 lat temu, to miałem wtedy, nie wiem, 8 czy 9 lat. Wiesz, tak, już wszyscy przeliczyli twój wiek. Dokładnie, ale ten, wiesz, on kupił Commodore. Do nauki oczywiście, bo do czego innego. No raczej. Do nauki. A wiesz w ogóle to wygląda na Commodore, czy nie masz pojęcia żadnego? Ja nie mam pojęcia, nigdy nie miałem tego i jakoś nie. To jest tak śmieszne, ja się zastanawiam w ogóle jak to ma prawo działać, bo to jest tak, że taka grubsza klawiatura. Słuchaj, taka grubsza klawiatura od komputera, co nie? No. A do tego dołączasz taki nie wiem, taki czytnik gier. A to ja wiem jak, no to mój kumpel tam jest. Na kasety magnetofoniczne, tak? Kasety takie magnetofonowe. No. No. Znaczy takie, nie magnetów, takie... Chociaż nie wiem, już sam. No ale słuchaj, no jest ta klawiatura, może jakiś Joy do tego? Miałem takiego Joya. No coś nie do Joy, tylko Violant. Taki wiesz, jakbyś w samolocie sterował jakimiś samolotami, wiesz co, nie? No. No i do tego ten czytnik gier na kasety, takie jakbyś wkładał normalnie do radia, co nie?
No. I zawsze mnie to zastanawiało, bo to nie było tak, że wiesz, włączasz tą kasetę i wybierasz sobie w tym gierkę, w którą chcesz sobie pograć. Leża. Tylko przewijałeś tą kasetę cały czas i szukałeś tych gry, którą chcesz, no nie? O nie. To było tak głupie. Takiego cudu to ja nie miałem. Ale najbardziej denerwujące było to, bo ja lubiłem taką strasznie taką grę, Godzilla, nie? Bez sensu, typowo bez sensu. Chodziłeś po mieście, skakałeś po budynkach i niszczyłeś. I cały czas do przodu. Takie wiesz, mózgojeby. Nie wiadomo o co chodzi, ale fajne. No i ej, wiesz. Nie da się na tej mapie pograć inżynierem oficjalnie. Nie da się, chłopie, panikujesz. Ale słuchaj. Przez pół godziny czasem potrafiłem siedzieć i szukać tej gry na kasecie, co nie? Tak mi no. się podobała. Bo to się tak przewijało, tak? No przewijasz, przewijasz. I nie ma tam jakiegoś, wiesz, menu, czegokolwiek, tylko taka jakby... konsola, tylko wpisywałeś komendy, mhm. A jeśli włożyłeś płytę, to, czy kasetę, to coś się dopiero wyświetlało. Nie, no świetne. To jest tak ciekawie. Ja tam tylko w Pegasusa miałem z takich pierwszych gier, nie? Którego dostałem... Co tam gierowałeś? Gierowałem, no co tam gierowałem? Nie wiem, zaczęło się od tego, że w ogóle nie wiedziałem, że to się chyba nazywa Pegasus. Powiedziałem rodzicom, żeby mi kupili i okazało się, że dostałem je pod... Nie, na Mikołaja, właśnie, na Mikołaja. A w co ja tam gierywałem? No raczej w Mario głównie, nie? Te jakieś tam były części, pamiętam, z kumplami z klasy. Kupywaliśmy takie, bo to te kasetki były takie, no, nie? Do tego Pegasusa. Bo ogólnie takie... no, u nas na osiedlu to wypoczalnia, nie? Tam na piące, bo się mówię piące. Na naszym osiedlu po prostu powiem tyle. No właśnie. Ej, nie wiem, czy tak mogę, ale chyba zmienię klasę. Nie możesz, niestety ja nie... Muszę. Pokażę wam klasę, jak się gra grubasem. To musisz stan zmienić, bo już powiedzieliśmy, że będziemy robić kooperację. Nie, no zagnę czasoprzestrzeń. Ale nie, no tanki się we dwóch świetnie grało na tym, na Pegasusie. Tanki w Mario, ja tam... Były takie wersje tego Mario, znaczy wersje... nie wiem jak to było dokładnie, bo to kiedy to było, Boże. Ale... Nie wiem, kiedyś na przykład szliśmy na waksy, tak po podstawówce waksy, nie, gruba. Idziemy grać na Pegasusie. Ale będzie. I leżę. No i wbijamy, no i mucimy w Mario, nie? A tam takie misje długie i tam bossy były na końcu. Kojarzysz? Nie wiem, grałeś Mario? No grałem, chłopie. Chociaż ja grałem taką podstawową wersję, że na koniec był ten smok, ratowałeś tą księżniczkę i tyle. Ja właśnie tak kojarzę, nie wiem, jakoś tak mi wpadła w mózg zawsze taka ta... runda misja, nie wiem jak to w ogóle nazwać. W zimę. Mówię, o w zima Mario, o jak fajnie. Grałeś taką, że była zima? A powiem ci, że nie grałem. Mój kumpel właśnie z tego, z bloku, tak kupywał tak, te kasetki i miał różne rodzaje tego Mario. Masakra. Ale to jakieś... były gierki jeszcze? Mario, tanki? Mario też było, nie wiem czy nie było też takiej gry, coś z tymi żółwiami. Wiesz, to ninja, no, też coś kojarzę. Taka platformówka, żeby... widziałeś z boku i tam skakasz po jakichś różnych mogłeś tam wybierać tego jakiegoś z różowym paskiem. Słuchaj, bo mnie przerzuciło do red, nie wiem czy to ma znaczenie. Co ty mówisz? Ej, czyli nasz koop to tak tylko będziemy sobie chyba biegać. Tak ja nazywali to koop, możemy nazywać cały czas, wiesz, ale nic na to nie wygląda. Ja ogólnie chyba jeszcze nie zabiłem nikogo. Także nie pokażę dzisiaj jakiegoś żegaru. Patrzcie teraz. Leżysz, świniaku. Tak, Pyro w plecy. Ale też była fajna gierka. Żygam. Olimpiada, nie wiem czy grałeś to? Nie grałem. Tak. Czyli takie, wiesz, wcześniej coś mi o nie, typowe spamowanie przycisków na wiesz, na ADHD. Ale jakoś dawało to radość, powiem ci. Biegniesz jakimś tam, wiesz, biegaczem, czymkolwiek, i spamujesz jak szalony, nie? Potem tata to zapalasz rekord. Na kompa teraz są takie gry, które trzeba a tak spamować. A powiem ci, żałuję trochę, że już nie mam tego Commodore. Tam mi się zdaje, że mój brat coś z nim zrobił, nie wiem, przehandlował, czy a ja rozkręcił. Też w Pegasusie był taki dołączany pistolecik, nie? Wiadomo. W kaczki tam zawsze napierdzielanka. Później sobie go odczepiłem, uciąłem nożem, nożyczkami, nie wiem. No i wiesz, tym pistolecikiem muciłem samym. No spoko. Zawsze się przydało do czegoś. O, jakiś z łuku do mnie mierzy. Proponuję może ten, przerwać ten film w tej chwili na chwilkę oraz wrócić zaraz. No właśnie, tak rozgarnęliśmy, że masakra. Ja zabiegam, padam grubą świnią. No, wrócimy do swoich teamów i już tak na serio zrobimy tą kooperację. Ja zmienię klasę.
Dopiero jak nam się uda zrobić może te działka i dyspensery tak na serio, w fajnym miejscu, to ale kontynuujemy. Ale chyba nic nam się nie uda. Nie no, kontynuujemy właśnie jak już nam się uda, to troszeczkę ogarnąć i wrócimy. Właśnie teraz się udało wybudować jakieś zabawki oraz ochronić je. No, w międzyczasie zmieniła się mapa. No trochę to zajęło czasu. Może przystawić leciutko do przodu, co nie? No właśnie, tak planuję. To ja cię osłaniam. A dispensa postawię po lewej. Za bardzo się chyba wystawiam, ale już mucimy trochę. Nie, no dobrze jest, tu cały czas ochraniam w tym miejscu. Nawet bliżej trochę postawię. No, koło tej kolumny tutaj. Mhm. Kurde, no bo nie mogę teraz przestawić. Zlamiłem trochę, no ale nieważne. Muszę się podleczyć. Nie, no to nie się stoi na razie też. O, tam z prawej idą, lipa. No i co, podleczyłeś się? Nie, o już teraz leczę. Boż. No kurde, coś tutaj teraz nie biegną. Przed chwilą ruch był ładny. Co zniszczyli wszystko prawie? Disp padł. Ta. No. Łaka lipa. Muszę postawić dispa. Bo masz w takim miejscu działko, że z dwóch co można je lepać. No właśnie. No i co? W miarę się spisuje ten minikop tych dwóch klas, ale... Trzeba się przygotować bardziej, myślę, moim zdaniem. No i trzeba się w dobrym miejscu ustawić, ale żeby jakiś, nie wiem, był jeszcze jakiś medyk obok mnie. W trzech, nie? To by... W trzech to by się jakoś to nagrało. Z medykiem. I jeszcze grubas, nie? Wszyscy obstawiają, cały team. No. Nikt nie robi celów mapy, tylko obstawiają inżyniera, żeby miał jakieś uwagi. Tak, to by było dobre. I pada mi to działko. Pada mi, ale nic nie bije, no i o co chodzi? Biło, z daleka leją. No. Co jest? Leżę. Ale disp stoi chociaż. Ja leżę, cisnę. Osłaniaj dispa chociaż. A już też. Leży, no fuck. Boże. Czyli się nie udało mi wszystko właściwie. Trudno, no tak. Kurde. No i co? Jeszcze dostałem w plecy od Spaja. Zasobnik leży. Wszystko leży. 39 sekund do końca mapy. Do peczkę. O kurde. No myślę, że możemy się powoli zagrać, nie? Ja lecę z shotgunem. Ja, nie, czekaj. Last standy z shotgunem inżyniera. Uwaga. Myślę, że możemy kończyć z tą mapą, no nie? Czy nie? No chyba tak, ale jak mapa się skończy, to... 20 okay. Sekund zostało. No. Chłopie, kupa czasu. Cyk. Już to wygramy. O nie, leżę. Ammo mi się skończyło w takim najgorszym momencie. Stoję obok Feroi. Ech. 4, 3, 2, 1. Goodbye, bitches. No okej, myślę, że to było na tyle. To dziękujemy za... No to siemanko, dzięki. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do następnych odcinków. Na razie. Cześć.